Siemano, siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szypsor i zanim rozpoczniemy odcinek, to muszę wam bardzo ważną rzecz powiedzieć, ponieważ dzisiaj wleciał kolejny odcinek na kanał Filip Szczypka, więc was bardzo serdecznie tam zapraszam. Bardzo fajnie idzie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak na planie teledysku paliona do nuty zielone, dawałem innym osobom jeść fasolki wszystkich smaków i oni jedli, mieli i dobre, i złe, no to serdecznie was zapraszam. Link do filmu macie w opisie, albo link do kanału tam też, znaczy link do kanału albo do filmu macie w opisie, po prostu wejdźcie i zobaczcie sobie ten przecudny materiał. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że dam prezent, zrobię taki minimalny prezent dla Krecika, ponieważ no muszę go ładnie przywitać, wiecie, dać mu jakieś rzeczy podstawowe, na przykład jedzenie, bo on często prosi o jedzenie, bo go nie ma, więc mu po prostu je dzisiaj zaniesiemy, damy mu troszkę marcheweczek, damy mu troszkę tego takiego ubitego dirta, którego on bardzo lubi. No a zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco. Jesteśmy bardzo blisko do wbicia 150 tysięcy subskrypcji, więc będzie mi bardzo miło, jak jeszcze zasubskrybujecie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i wbijemy te 150 tysięcy bardzo szybko. I dzisiaj też prawdopodobnie wbijemy 50 tysięcy na vlogowym, więc tym bardziej was tam zapraszam, bo brakuje już naprawdę jeszcze mniej niż tu do wbicia tam 50, więc będzie mi bardzo miło. No a ja was witam oczywiście w Minecrafcie. Jak widzicie, przygotowałem sobie tutaj w tej skrzynce właśnie prezent dla tego Krecika, więc zabiorę to właśnie ze sobą z tego powodu, że to chcę władować właśnie do jego skrzynki i może jakoś mu tam udekoruję ten jego, jak to się nazywa, ten jego domek tam, może zrobię tam coś dla niego takiego fajnego, nie wiem, zobaczymy, co by tam w ogóle mogło mu siąść, że tak ujmę, co by tam się przydało dać i tak dalej, bo ten jego domek jest taki, wiecie, no niby spoko, taka, no po prostu dziura, ale on lubi te dziury, więc nie mówmy teraz, że to jest jakaś lipa, bo on lubi dziury, więc po prostu zaakceptujmy to, że on taką dziurę fajną chce mieć, ale tutaj w środku może było mu coś dodać, bo widzicie, ma tak, no, no nie ma tu źle, nie? Jednak jest w miarę w porządku, ale jednak fajnie by było. O nie, nie ma skrzynki, ale tu jest jakaś skrzynka pewnie pusta, dobra, więc zróbmy tak, postawmy tutaj może w ten sposób marchewki, tu, o tak, i teraz zróbmy tak? Nie wiem, co ja tu robię w ogóle. Nie, może lepiej nie. Zróbmy po prostu coś w ten sposób. Musimy to rozstawić tak, żeby to było fajnie symetrycznie. Więc zróbmy może tak, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. I teraz możemy zrobić tak. Rozdzielmy to wszystko na połówki i zaraz będziemy myśleć dalej nad tym. To zróbmy może w ten sposób. Tu zróbmy w ten sposób. Albo nie, o nie, czekajcie, to musi być tak, o, no to jest w sumie spoko, wyrównane tak w miarę, nie? Możemy zrobić ewentualnie tak i tak, o, i to mamy teraz ten, tak fajnie zrobione i możemy zrobić, no i chyba już więcej nie wiem, co moglibyśmy tutaj zrobić fajnego, więc po prostu zróbmy może zostawmy to w ten sposób i może dajmy mu tutaj po prostu dwie pochodnie, żeby miał jaśniej, bo wiecie, on niby lubi ciemno, ale on jednak musi mieć tutaj w miarę jasno w tym swoim domku, żeby cokolwiek widzieć, więc taki prezent dla niego tu jest idealny. No i ja tak jak patrzę tutaj na ten jego domek, to myślę, co by tu można było zmienić, no i fajnie ma tutaj nawet zrobione, jest tak przytulnie, tak zarośnięte to jest w miarę, więc jest jakby spoko, ale brakuje mu tu na pewno, znaczy w sumie ma wodę, to wody nie brakuje mu. Ale przydałoby się tutaj coś, coś by się tu przydało dać, jednak mimo wszystko. Jednak mimo wszystko tutaj jakąś dekorację można było dać. Ja myślę, że możemy się przejść do mojego domku, bo ja tam mam taką skrzynkę, gdzie ma właśnie różne fajne dekoracje. I zobaczymy, jaką dekorację można było tutaj dać temu Krecikowi, żeby on tutaj miał jakoś tak bardziej fajnie i przytulniej i tak dalej. Więc to zaraz sobie obczajemy, pójdziemy do mojego magazynu i tam zerkniemy, co takiego się kryje i co byśmy tam mogli jakby mu dać. Bo tam jest taka, mam różne takie tego typu dekoracje. Moglibyśmy mu w sumie to zabrać, miałby taką dekorację świąteczną. Możemy mu zrobić takie dekoracje świąteczne. Dobra, otwieramy w takim razie to i zobaczmy. Ej, co tu się stało? Co jest? Dlaczego tu jest tyle dirta? Co jest? Nie no! Ej, co to ma być? Co tu się... Kto mi się tu włamał? Ej, ej, ej! To jest niedobre! To jest bardzo niedobre, że tu się ktoś włamał. O nie, zamurowane mam skrzynki. Dobra, tu jest chyba ta skrzynka. I tak, tu jest dekoracje. To jest to, co ja miałem na... No, weźmy wszystkie te dekoracje. Coś mu tam damy po prostu. Jakoś mu to tam urządzimy. Jakieś pizzę mu damy, czy coś tego typu. Ale co tu się... Ej, dlaczego tu jest tyle dirta? Co to ma być? Wszędzie jest wypchane dirtem! Ej, nie, czy tu się Krecik mi gdzieś wkopał? Czekajcie, trzeba znaleźć dziurę w takim razie. Czy tu jest gdzieś dziura Krecika? Gdzie on się mi tu wkopał? On musiał się tu jakoś przekopać, bo ja nie wierzę w to, że tu... No nie mógł się tu nikt włamać, nikt by nie wiedział o tym, a poza tym jakby to się włamał, to... No nie, no nie ma nigdzie żadnej dziury. Ej, o co chodzi? O co chodzi? Gdzie on się tu mi przekopał? On na bank tu się gdzieś... Dobra, nie... Ja, wiecie co, ja to zostawiam i ja pójdę do niego. Ja pójdę do niego, jak on będzie, jak go gdzieś znajdę i przyprowadzę go tutaj i powiem mu: Krecik, wytłumacz mi, co to ma być.
dlaczego tutaj jest tak dużo dirta? Muszę mu zadać takie pytanie koniecznie, ale póki co to ja po prostu pójdę mu to udekorować. Na razie, znaczy mimo tego, że jestem pewien, że to on zrobił, bo to nie mógł nikt inny zrobić, to jednak mimo wszystko dam mu ten prezent tak jak obiecałem. Weźmiemy jeszcze sobie to i to i weźmy tą choinkę, może tą choinkę też mu damy, dlaczego by nie. Niech ma tam jakieś rzeczy tutaj, może... Może jedne prezenty sobie zostawię jednak mimo wszystko dla siebie, gdzieś tutaj, o, na przykład coś takiego, a drugie dam mu, bo jednak, no, choinkę mogę mu dać też, bo to takie, wiecie, fajne tam, żeby coś miał, bo ja mam w miarę udekorowane to świątecznie, on w ogóle, więc przydałoby się mu to jakoś mniej więcej zrobić, ale kurczę, włamał mi się do mojej bazy, tak nie powinno być, Krecik w ogóle ma jakieś tajne sposoby, bo on może kopać w ziemi i on się przekopuje i mi się tam musiał wkopać jakoś do tej mojej bazy, a to, że jest blisko, bo jesteśmy obok siebie, no to pewnie gdzieś się przekopał i tam jest. Dobra, w takim razie zróbmy tak, postawmy mu tutaj może, zróbmy mu jakiś stolik, to by było spoko w sumie zrobić mu jakiś stolik, może w tym miejscu mu zrobię stolik, tutaj chyba będzie w porządku, zróbmy coś takiego, tutaj może tak i postawmy krzesło tu, niech sobie w ten sposób usiądzie tu i postawmy może tutaj, a już nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby coś takiego robić, bo tu łóżko ma, może jednak nie, może jednak zróbmy inaczej. Może musimy to ustawić tak, żeby tutaj jak najbardziej logistycznie to było przemyślane, żeby on jednak nie miał tego byle gdzie postawionego, tylko jednak, żeby to było fajnie zrobione. Więc tak, tu mamy te liany. Myślę, że w tym miejscu by można było postawić. Dajmy tutaj krzesło, stolik. I w sumie dajmy mu tak tutaj stolik w ten sposób. O, to jest dobre. Możemy nawet zabrać to i mu to postawić tutaj na stoliku. Niech mu to tutaj stoi. Ej, fajne to jest, dobra. Zróbmy tak, dajmy mu chleba trochę, żeby tutaj sobie mógł kroić zawsze chlebusia, jak będzie chciał, może tutaj go dajmy. Dajmy mu może też troszkę zupy, żeby jak będzie, jak mu się zachce zupy, to damy. Świni mu nie damy, bo to zwierz, to on nie będzie jadł zwierząt innych. Myślę, że możemy mu dać coś słodkiego byśmy mogli dać, czy dajmy mu ten torcik może. Dajmy mu torcik, niech będzie. I może i pizza jest dobra, no Krecik może, nie wiem, czy lubi pizzę, ale dajmy mu tak. Oczywiście talerz tutaj na środku, żeby mógł... Ej, co jest? Nie mogę postawić talerza. Dobra, postawiłem. Mamy tutaj talerz, żeby mógł sobie na tym talerzu coś zjeść. Ej, no chyba dobry to... Chyba to jest dobry prezent dla niego, tak mi się wydaje. Możemy mu tutaj też postawić troszkę, żeby miał jakiś zimny napój, jakby mu się zachciało. Dajmy tu mu też świąteczny klimat zróbmy, więc może postawmy tutaj... Czy ja tu zmieszczę choinkę? O nie, tu nie ma miejsca na choinkę. Tu nie ma miejsca na choinkę. Nie, no to nie, to tutaj chyba nie zmieszczę tego. Musiałbym tutaj ewentualnie zrobić lekki takie przemeblowanie. Ile mi tutaj brakuje mniej więcej tego miejsca? No tak kurczę, z jeden blok na pewno. Ja tu mam łopatę. Dobra, zróbmy może coś takiego. Tu. Czy to wystarczy totalnie? O nie, tutaj się przekopujemy do jakichś innych bloków. Zróbmy mu tak, żeby on tutaj dalej miał to tak fajnie, jak miał zrobione. Czyli coś takiego. I teraz tak, czy tu się teraz zmieścimy? No nie. Dobra, zróbmy tak. Ej, tu jest jakaś dziura. Dobra, nie wiem o co chodzi. Ale dajmy... Kurczę. Ej, tu ta kłoda chyba przeszkadza. Nie, no tu się dalej... Ała! Się podpaliłem, Krecik ma tutaj ogień. Dobra, tu jeszcze trzeba chyba jeszcze jedno zrobić do góry. Bo tutaj jest za dużo na górze nam brakuje miejsca, tak mi się wydaje. Więc zróbmy tak, tutaj. Może tu zróbmy... Tak, i teraz, czy teraz już będziemy mogli postawić... Ej, możemy. Okej, stawiamy. Ma choinkę u siebie w domu, super fajnie. Dobra, czy możemy tu jakoś, możemy to postawić, tutaj też możemy. Zróbmy to tutaj jakoś, żeby to mu tutaj jakkolwiek wyglądało. Zróbmy tak. O nie, tutaj miał coś, dobra, tutaj coś miał, dobra, to zróbmy tak. Okej, myślę, że teraz to wygląda w porządku. Czy coś mu tu jeszcze bym mógł gdzieś dać? Tutaj ta kłoda, zabrałem mu tą kłodę niestety. Więc tą kłodę po prostu dajmy mu tą kłodę. Tu ją dajmy, niech sobie może siąść tutaj w tym miejscu, dajmy mu tutaj płotek obok, nie wiem po co, dajmy mu jakiś tutaj stolik jeszcze jeden, na to dajmy mu ten kielich, niech ma tutaj taki złoty kielich, to jest dobre, albo nie, no na co mu kielich, kielich mu się nie przyda, dajmy mu owocki, niech ma sobie owocki, niech sobie zajada, bo on lubi, i marchewki, on przecież lubi strasznie marchewki, dobra, dajmy mu w takim razie marchewki jeszcze, wiecie co, zabiorę to w takim razie, dam mu tutaj marchewki, a ten stateczek mu postawię może na jakimś innym, w innym miejscu, jakieś fajne, honorowe miejsce na ten by się przydało. Dobra, postawię w takim razie jeszcze jeden stolik tutaj, może tu i tu, nie, tutaj nie mogę postawić, bo tu mi przeszkadza to, o, dobra, mamy,
Mamy ten, dobra, no i super fajnie to wygląda. I mamy teraz lekko udekorowane, tutaj ma taki bardziej świąteczny klimat. Mi się wydaje, że to tutaj jak najbardziej pasuje, więc super, super fajnie. Ale wiecie co mnie zastanawia? Jeszcze ta dziura mnie tu zastanawia, bo tu widziałem dziurę jakąś. I teraz czy to dokądś prowadzi? Nie, to jest chyba zamurowane, to chyba... Nie, to po prostu chyba taka po prostu dziura była, dobra, czyli nie powinienem się tym przejmować. To po prostu zwykła dziura. Dobra, no a więc ja wychodzę... W takim razie z tego domku fajnie mu to udekorowaliśmy i myślę, że wygląda to naprawdę całkiem sympatycznie. No i teraz muszę tylko poczekać, aż on będzie i jakoś z nim tutaj, prawda, zgarnąć go, pokazać mu, ile dirta jest u mnie na chacie i powiedzieć: Kresik, wytłumacz mi, gdzie jest dziura i proszę mi się tak nie wkopywać nigdy więcej, bo nie powinien mi tam, kurczę, wchodzić, to jest jednak moja tajna baza i nie życzę sobie, żeby tam ktokolwiek wchodził. Tym bardziej, że zabezpieczyłem to bardzo dobrze, a tu jest masa dirta, tak nie powinno być w ogóle, dobra. W każdym razie skończę właśnie odcinek w tym miejscu, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, zapraszam na kanał vlogowy, gdzie są vlogi, no i tyle, do jutra, pa, pa.